A po drugie, on leżał pół godziny u medyków i go wynieśli na noszach do szpitala. To przegrał, na ulicy powiedzmy. Kto by leżał po walce? No on, tak? Pół godziny leżał u medyków. Jeżeli go skasowałem przy pierwszym ciosie, to jakim cudem ja przegrałem w ogóle? Że mogło to być tak, że po prostu też mi się opłacał opłacało to, żebym ja przegrał? Nie. Cześć kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę oglądać galę Fame MMA 9 i będę komentować wszystkie walki, które tam właśnie miały miejsce. Jak widzicie, jest tutaj puchar. Zgadnijcie, czyj? Piszcie w komentarzu, jeżeli wiecie. I co? Pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę. Zapraszam Was do oglądania. Pierwsze dwie walki pominę, ponieważ były to walki ogólnodostępne. Były one po prostu na otwarcie gali. Pierwsza walka była to walka kobiet, Way of Blonde i Ania. Ja byłam w sumie za tą walką za Way of Blonde, ponieważ oglądałam jej poprzednią walkę. Wtedy właśnie wygrała. Ja jestem ogólnie zadowolona z werdyktu. No, Way of Blonde pokazała po prostu tą siłę, tą moc, mimo że była o wiele lżejsza od swojej przeciwniczki, która mimo wszystko i tak zbiła chyba 14 kg wagi i wydaje mi się, że przez to po prostu miała mniej sił, no bo jednak zbijanie wagi to jest taki proces dosyć wyczerpujący, a wiem, że ona jeszcze w dniu ważenia nie osiągnęła wagi i dalej ją zbijała, także to na pewno ją pozbawiło sił. No i co, dziewczyny pokazały fajną walkę, nie była to walka typu jak poprzednie, na przykład te pierwsze walki kobiet były dosyć śmieszne, bo każda z dziewczyn po prostu nie wiedziała, co konkretnie robi, a tutaj dziewczyny jednak miały jakieś doświadczenie, no i była to super walka na sportowym poziomie. Kolejna walka to była walka Wandala i Kuby Posta, obydwoje są youtuberami i tutaj szczerze byłam zaskoczona, ponieważ jakby wszyscy i wszystkie kursy były stawiane na Wandala, chłopak jest o wiele wyższy od swojego przeciwnika, ale jednak no werdykt był na korzyść, chyba nie jednak głośna decyzja sędziów Kuby Posta. Też nie była to jakaś taka walka mocna, no bo chłopaki też tam przed sobą jakby bardziej tak uciekali, niż dochodziło do jakichś mocniejszych akcji. Ja stawiałam na Wandala, ponieważ jednak jego warunki fizyczne były o wiele lepsze, był chyba dosyć sporo wyższy, miał też większy zasięg ramion. Dajcie też znać, na kogo stawialiście. Wiem, że chłopaki też mieli konflikt taki dosyć mocny i na konferencji i też tam dochodziło do jakichś starć między nimi, ale już na sam koniec chyba się pogodzili, tam uścisnęli się, podali sobie ręce, także chyba Fame MMA tak naprawdę rozwiązuje konflikty i to nawet te poważne. I teraz moja ulubiona walka, wydaje mi się, że nie tylko moja ulubiona walka, to powinna być walka wieczoru. Dwóch chłopaków znany z internetu, jeden z TikToka, drugi z YouTube'a, połączyli siły i dali super, ekstra mocną walkę. Emocje, no naprawdę, no wszyscy byli zszokowani, jaką walkę dali. Niektórzy nawet komentowali, że wyglądali, jakby się bili pod żabką. Inni twierdzili, że jest to tak naprawdę gwóźdź programu i walka wieczoru i tak powinna każda walka Fame'u wyglądać. Jest to walka Mariusz Słowacki, hater kontra Filip Zabielski i mam dla Was niespodziankę, mogę się tego spodziewać, jest dzisiaj ze mną Mariusz, hater. Witam wszystkich, ale mnie, kurde, nic nie boli. No wiem, że nic się nie boli. Nic mi nie boli, nic mi nie jest. Tak. A to opowiedz, nabawiłeś się jakiejś kontuzji po tej walce, po tej starciu? Nie, ja się kontuzji nie nabawiłem właśnie. Najlepsze jest to w tym wszystkim, że ja wyszedłem po walce w ogóle zdziwiony z werdyktu, to po pierwsze. Ja a po drugie, on leżał pół godziny u medyków i go wynieśli na noszach do szpitala. No ja nie chcę się tam doszukiwać tego, bo ważne jest to, co było na walce, a nie po, ale jednak sami zobaczcie, kto by przegrał, tak jakbyśmy stoczyli gdzieś bitwę, powiedzmy bez sędzi, bez nikogo, kto by przegrał na ulicy, powiedzmy. Kto by leżał po walce? No on, tak? Pół godziny leżał u medyków. Czyli jednak to jest prawda, ja słyszałam takie pogłoski i widziałam przecież nagranie. Przecież było nagranie, jak on leżał u medyków, tak? Było nagranie na Instagramie, ktoś tam dodał. A ja normalnie poszedłem udzielać wywiadów, są wywiady od razu nagrane, jest potwierdzone w wielu wywiadach, że ja od razu po wyjściu z klatki poszedłem ich udzielać. Więc ja się bardzo dobrze czułem, mógłbym być wtedy jeszcze raz, a on nie miał w ogóle siły na nic, nie? Dobrze, ale ja byłam pewna, że twoja walka skończy się w pierwszej rundzie.
ludzie po tym, jak zadałeś taki mocny, silny cios. A on też właśnie, on też w ogóle nie był nagrany do końca. To był sierp taki od góry i on tutaj, szczerze powiem, no, wyszedł bardzo, bardzo mocno. Mógł jeszcze chyba mocniej wyjść nawet, ale on, mu się kolana od razu ugięły po pierwszym ciosie i tam nawet Kaniowski powiedział: w stójce ja nie jestem zbyt dobry, ale już go prawie skasowałem przy pierwszym ciosie, więc jeżeli go skasowałem przy pierwszym ciosie, to jakim cudem ja przegrałem w ogóle? Właśnie, ja byłam dość mile zaskoczona, bo wszyscy wiemy, że jesteś mistrzem parteru, magikiem, jak to mówi Kaniowski, ale w stójce też sobie dobrze radziłeś, jakieś treningi w stójce? Tak, miałem w stójce tam kilka treningów i dlatego tam w tej stójce też troszeczkę poszło. Tak, szczególnie ale... w pierwszej i w trzeciej rundzie, no w trzeciej rundzie... Ale też... pierwsza runda i trzecia runda była moja i w trzeciej rundzie w ogóle jeszcze w stójce nawet przeważałem, gdzie ja mam mocny parter, a on ma mocną stójkę, tak? Niby, więc przeważałem w tej stójce nawet w trzeciej rundzie, więc to jest troszeczkę dziwne. Pierwsza i trzecia, tak jak mówię, była moja, nie? A co poczułeś właśnie w trakcie ogłoszenia werdyktu, że jednak walka nie jest na... No takie troszeczkę niedowartościowanie, nie? No zdziwiłem się troszeczkę, była to niejednogłośna też decyzja, więc tam jeden z sędzi był po mojej stronie i to jest troszeczkę dziwne, bo wydaje mi się, że to była walka wygrana, nie? Zresztą 20 tysięcy osób zagłosowało właśnie u mnie na Instagramie. Właśnie miałam się o to pytać, jak twoi fani... No ja mogę nawet pokazać, u mnie na Instagramie 20 tysięcy osób zagłosowało, że mam się odwołać. Faktycznie tam chyba 5 tysięcy zagłosowało, że nie, ale... Czyli będziesz się odwoływał. Ale to jest jednak 20 tysięcy. No, 20 tysięcy do 6 tysięcy osób, więc jest to potężna liczba, nie? Nawet ja dodałem do siebie na Instagrama, jak Nitro komentował walki. Tutaj jest, o, proszę bardzo. Ale dobra bitka, raczej hejter to wygrał. No. Bo ledwo stoi Zabielski. No, tak jak Nathan powiedział, że ledwo stoi Zabielski i że raczej ja to wygrałem. I każdy był za mną, nie? I na czacie ze znajomym rozmawiałem od razu po walce, mówi, że na czacie 700 osób, nie wiem jak on to wyliczy, ale mówi, że 700 osób pisało, że jest werdykt niesłuszny, więc troszeczkę czuję się tutaj niedowartościowany, nie? Nie będę się dzisiaj śmiał na tym odcinku, bo no, trochę zażenowany jestem tym werdyktem. No. No na pewno trzeba to wyjaśnić, ja ci dziękuję, już idź się regenerować, odpoczywać. Jeszcze ostatnie pytanie, czy zamierzasz dalej ćwiczyć, przygotowywać się? Znaczy się na tej gali, co będzie teraz, mnie nie zobaczycie, ale no tak, na następnej jednak już tak. Za krótki okres. Rozmawiałem z włodarzami i z właścicielami tej gali, tak to powiedzieli, że nie liczy się też werdykt. Wiadomo, że mogło to być tak, że po prostu też mi się opłacało to, żebym ja przegrał. Nie wiem, nie chcę nikogo tutaj oskarżać, ale rozmawiałem z nimi, że nieważny też jest do końca werdykt, że ważne, że pokazałem dobrą walkę i że ludzie chcą to oglądać, nie? Tak, to prawda. Jesteś chyba z jedną najbarwniejszych postaci. Tak, ludzie powiedzieli, że w ogóle powinna to być walka wieczoru, a tak. Też na całe szczęście, że ta walka była tam piąta chyba czy szósta, a nie trzecia tam, że na początku, nie? To też ludzie się cieszyli, bo mieli co oglądać, więc myślę, że widowisko było dosyć spoko i myślę, że to wygrałem. Nie? A to jeszcze takie wydaje na koniec. Skąd pomysł na piosenkę do wyjścia? Po prostu, żeby było śmiesznie, wiesz, bo to jest jednak fame MMA, a nie samo MMA, żebym ja tam jakoś udawał sportowca jakiegoś wysokiej klasy i wychodził przy jakimś, wiesz, takim mocnym rapie i tak. No jest dla śmiechu, wyszedłem przy takiej piosence, żeby też ludzie się pobawili i pośmiali, tak? Dziękuję. A ja przechodzę, dziękuję. Miło było cię gościć w moim studiu, a tutaj oczywiście puchar. Mariusz Słański, PMA 9, nie odwróciłam. Podesz też mi pocztą później, tak? Tak, tak. Kolejna walka, Patryk Ross kontra Pączek. Ja nie wiem, jakie są osiągnięcia panów w MMA, także nie stawiałam na jakiegoś konkretnie. Wiedziałam tylko, że Pączek jest jakby bardziej, może nie faworyzowane to słowo, ale ludzie na niego obstawiają, no i Pączek wygrał, także gratulacje dla Pączka. Ja bardzo lubię Pączki, także cieszę się, że Pączek wygrał. Przejdźmy do walki kolejnej. Kolejna walka to też walka, na którą bardzo czekałam, bo była to walka z Zusie, jakby bardzo barwna i charakterystyczna postać Fame MMA i Kamiszka, dziewczyna, która no chyba całe swoje życie ćwiczy chyba taekwondo, także to było dosyć mocne starcie, no i szczerze wam powiem, że byłam za Zusię, ponieważ ona już nieraz udowodniła, że potrafi. Co mi się u niej podoba, to po prostu jej styl bycia, to jej wejście do oktagonu, jej mina podczas walki, no nie jeden mężczyzna mógłby się przestraszyć tak bardzo, powiedzmy, nabuzowanej kobiety. No i niestety tutaj Zusię przegrała. No i nie zawalczy z Martą Minkiewicz 17 kwietnia na Fame 10, tylko ten przywilej otrzymała zasłużenie, oczywiście Kamiszka.
To było chyba duszenie z napleców. Można było się tego spodziewać, skoro Kamiszka jest taekwondzistką, no to w parterze będzie o wiele lepsza. No i gratulacje dla obu pań. Kamiszkę już zobaczymy niedługo. W ogóle to jest ciekawe, że te gale są tak mało od siebie oddalone. Teraz była 6, teraz będzie w kwietniu, 17. I ciekawa jestem, kto tam z ciekawszych walk ma być. Chyba będzie bitwa tych modeli Stop Model 2. Tak, Don Casio z Normanem. Arkadiusz Tancula teraz będzie miał swoją walkę, a nie wiem czy wiecie, on był w narożniku u Hejtera. Także też go wspieram. Kolejna walka, starcie Kubańczyka z Malczyńskim Marcinem. No i wygrana Kubańczyka dosyć w szybkim tempie zakończył tą walkę. Kopnięcia tutaj zaważyły na wygranej Kuby. Gratulacje. No, na pewno dużo wysiłków to włożył, na pewno mnóstwo treningów przetrenował. No i okazał się lepszy, mimo tego, że jego rywal był o wiele wyższy, miał większy zasięg. I co? No, jedna z lepszych też walk na pewno nie była aż tak emocjonująca jak walka Hejtera z Zabielskim, ponieważ skończyła się w pierwszej rundzie, no ale w jakim stylu? Już chyba zbliżamy się do końca. Walka, na którą też bardzo dużo osób czekało, czyli Kacper Błoński kontra Watacha. No tutaj warunki fizyczne, wiadomo, że Kacper miał o wiele lepsze, jest wyższy od swojego przeciwnika, też ma większy zasięg i walka mimo takich różnic nie skończyła się w pierwszych sekundach, tylko w pierwszej rundzie pod sam koniec. Wydaje mi się, że właśnie Wardeka najbardziej ucierpiał, ponieważ później widziałam go w windzie, jak zjeżdżał, to naprawdę to jego oko było bardzo spuchnięte. No, na pewno otrzymał mocny cios, ale no, udzielał wywiadów, też widziałam, także chyba już się dobrze czuje. Wiecie jak to jest, czasem jest tak, że jednak jak ktoś jest wyższy, no to wygra, ale kilkakrotnie było tak, że jednak niższy zawodnik wygrał, na przykład w przypadku walki Wandala z Kubą Postem. Z tego co wiem, to Wardenka podobno zemdlał w ringu i tam musieli go cucić. Piszcie, czy to jest prawda, czy nie, no ale ja tak słyszałam. Dajcie znać, co o tym myślicie. I walka wieczoru. Nie nazywam tego walką wieczoru, ja już powiedziałam, jaka była walka wieczoru. Pojedynek Kizo i Araba. Na miejsce Popka właśnie wskoczył Arab. Wydaje mi się, że gdyby ta walka była z Popkiem, byłaby ona bardziej ciekawsza, może bardziej mocna. I wydaje mi się, że to ma związek z tym, że panowie walczyli tylko 3 rundy, a w boksie powinno być 12 rund po 3 minuty. No i dlatego ta walka była taka, no może mogę powiedzieć, no dla mnie była nudna. Nic tam się nie wydarzyło. Ostatecznie wygrał Arab, także gratulacje, ja też na niego stawiałam, no bo jednak pokazał w walce z Tyburskim, że naprawdę na dużo go stać, szczególnie w MMA, tutaj akurat była formuła boksu, także gratulacje. No i co, no i gala Fame MMA za nami, 9, teraz czeka nas 10. Podsumowując, gala Fame MMA, no jakoś bardzo mnie nie zaskoczyła, były fajne momenty. Z gali na galę tam coś się, już nie zaskakuje tak jak kiedyś, kiedyś to były emocje, pamiętam dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, tam wtedy się działo, a tutaj jednak wszyscy zobaczyli, że trzeba do tego podejść sportowo, a właśnie nie, to jest MMA, to powinni być ludzie, którzy nigdy nie mieli do czynienia ze sportem i tak też te walki powinny wyglądać. Dajcie znać, czy byście chcieli mnie zobaczyć w walce, piszcie w komentarzu z kim, może znajdziecie mi jakąś przeciwniczkę. Oczywiście to nie jest jakaś deklaracja z mojej strony, że ja wezmę udział, no bo to nigdy nic nie wiadomo. Pamiętajcie, komentujcie z propozycją przeciwniczki dla mnie. I zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Zostawcie subskrypcję, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.